Państwu. To jest program Trzy Pytania Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Radosław Rojewski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury. Dzień dobry Państwu. Formuła programu, pokrótce ją przedstawię, jest taka, że zadajemy Panu trzy pytania. One się znajdują w tych kopertach. Kategoria życie zawodowe, życie prywatne i pytanie z zaskoczenia. Mierzymy czas, 2 minuty, odliczany klepsydrom, czyli jest tutaj dyscyplina czasowa. I ma Pan możliwość wyboru kolejności. Trzy koperty, tak? No to niech będzie zielona. Zielona, na początek. Zielona, czyli kategoria pytanie zawodowe. Jest Pan dyrektorem KADEK-u od 2013 roku. Czy pamięta Pan pierwszą imprezę kulturalną, którą nadzorował jako dyrektor? Co to było i czy było to duże wyzwanie? No, pierwsza impreza to zawsze jest duże wyzwanie. O ile pamiętam, to pierwszą taką imprezą to była majówka, bo w tamtym czasie nie mieliśmy festiwali, żadnych innych imprez praktycznie do maja. Majówka w takim zakresie wtedy była po raz pierwszy organizowana, bo po raz pierwszy też organizował ją Kutnowski Dom Kultury. Wcześniej, o ile pamiętam, miasto robiło jeden dzień koncertów, no i uroczystości patriotyczne. My tą majówkę, do tej majówki dołożyliśmy jarmark majowy, cykl koncertów, no i jeszcze dodatkowo tych imprez towarzyszących. Było to dla nas no, taki sprawdzian możliwości, no bo tak jak mówię, to była pierwsza impreza, którą organizował Kutnowski Dom Kultury w takim szerokim zakresie. Pamiętam, że było strasznie zimno. Dodatkowo chyba to były jeszcze też jakieś obchody związane z wejściem do Unii Europejskiej. 13 rok. 13, tak. I znaczy to był 14, bo ja zacząłem swoją pracę ostatniego dnia w 2013, a 14 to była majówka w 2014. Pamiętam, że było bardzo zimno, tam około 5-2 stopni i my tak marzliśmy na tym. Ale wszystko się udało. Ja ten jarmark majowy też się przyjął. Myślę, że w tej chwili już nikt nie pamięta, że majówka kiedyś to był po prostu tylko jeden dzień koncertów. A wtedy w 2014 to ile dni trwała majówka po raz pierwszy? 3 dni. Pierwszy, drugi, trzeci. No a ostatnio majówka trwała 6 dni. Tak, jak już wiemy, to te święta się wydłużają. Także święta się wydłużają, dużo, dużo pracy, ale też dużo, myślę, satysfakcji. A co najbardziej cieszy, to mieszkańcy coraz chętniej biorą udział we wszelkiego typu imprezach i myślę, że to jest najważniejsze. Wtedy był stres? Oczywiście. A teraz nadal jest przy organizacji? Zawsze jest stres, bo przy tym ogromie tematów, jakie są do ogarnięcia, no bo to jest chociażby przy majówce, majówka z Bareją, która wtedy się odbywała w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, jak również w mieście, bo na terenach Zalewu przecież. Te koncerty, dodatkowo jeszcze wydarzenia w Kutnowskim Domu Kultury, więc my jesteśmy praktycznie na terenie całego miasta. A pracowników jest tylko 30 paru, więc to nie jest takie proste, żeby to wszystko ogarnąć. Tym bardziej gratulujemy sukcesów co roku. Drugie pytanie z kategorii... O niebieska. Niebieska. I będzie to... Pytanie z zaskoczenia. Był Pan prezesem Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie, organizatorem wtedy wielu koncertów. Był to rok 2003. Jak dziś, porównując tamte lata, ocenia Pan scenę i ofertę muzyczną w Kutnie? To były biedne lata. My organizowaliśmy 16 koncertów na przykład w roku za sumę około 40 tysięcy. I to były wszystkie prawie pieniądze, jakie były na kulturę. Ja pamiętam pierwsze wnioski, jak były składane do Urzędu Miasta, to były pieniądze w granicach 30 tysięcy. Ile w tej chwili jest pieniędzy, no to nie trzeba myślę mówić, ale to jest około 300 już tysięcy dla organizacji samych. W związku z tym, no to nie ma w ogóle co porównywać. Nie mieliśmy sceny, nie mieliśmy takiego nagłośnienia. Robiliśmy imprezy, koncerty robiliśmy na szalecie miejskim, co wielu nam zarzucało, no ale gdzie miały się odbywać? No tam było w miarę dobre miejsce, tych koncertów było dużo. No i też rozpoczęliśmy tą współpracę z panią Anią Mieremus, gdzie te pierwsze koncerty z balkonu, które się cieszyły ogromną popularnością. No wtedy się uczyłem tak naprawdę pierwszych takich rzeczy, że trzeba ulicę zamknąć, że trzeba wszędzie te pisma poskładać. Myślę, że nikt nie ma tej świadomości, ile tej dokumentacji trzeba było przebrnąć, żeby zorganizować imprezę. A to wszystko jest konieczne.
Dzisiaj oczywiście jest sztab ludzi w KDK-u, którzy to wszystko robią, więc ja już się tym nie muszę zajmować, ale wtedy pamiętam, że to tak naprawdę spadało na nas, na dwóch. Znaki musieliśmy wypożyczyć, musieliśmy te znaki przywieźć, musieliśmy je rozstawić, musieliśmy policję poinformować, żeby sprawdziła, czy dobrze są rozstawione, więc to było po prostu taka, no taka partyzantka wtedy jeszcze, no ale wszystkie te wymogi musieliśmy spełniać i to dzięki dużej naprawdę życzliwości wielu, wielu osób i w urzędzie właśnie miasta, gdzie nam pomagali takie rzeczy wykonać, to było możliwe. No i tak powoli, powoli, no w tej chwili tych imprez, które stowarzyszenia organizują, jest bardzo dużo i to są też imprezy o bardzo dużym, w dużym rozmachu. A gusta muzyczne? Wtedy, a teraz? Gusta muzyczne. Generalnie no z wykształcenia jestem muzykiem. I dla mnie najważniejsze, żeby ta muzyka była dobra. A już jaki gatunek? Grałem wiele lat muzykę klasyczną. I jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, których z chęcią będę słuchał. Grałem też wiele lat na organach i też muzyka organowa jest wspaniała. Bardzo lubię muzykę rockową, gdzie do tej pory takim moim jak gdyby cały czas hobby jest gitara. W związku z tym, no dobra, po pierwsze musi być to dobra muzyka. Pozostało nam ostatnie pytanie, czyli będzie to kategoria życie prywatne. Jak w codziennym dniu pracy u Pana wiele się dzieje, wiemy o tym. Żona, Pani Katarzyna Karola Krojewska, jest również bardzo aktywna kulturalnie. Czy odpoczywają Państwo razem? Jeśli tak, to w jaki sposób? A jeżeli osobno, to proszę nam zdradzić jakiś swój sposób na takie łapanie oddechu. Przez to, że wiele lat pracowaliśmy razem, bo w Młodzieżowym Domu Kultury i w tych samych godzinach tak naprawdę, no więc oczywiście odpoczynek, wszystko też zawsze było razem. Teraz jest troszeczkę inna sytuacja ze względu na to, że no ja w Kutnowskim Domu Kultury głównie pracuję. Natomiast no, do domu wracamy po 19, koło 20. W związku z tym tutaj głównie na odpoczynek to sobie rezerwujemy weekendy, no i naszą ukochaną działkę, gdzie jak tylko już słoneczko wyjrzało, tak mam nadzieję, że zaraz będziemy wyjeżdżać, tam porządki robić i trochę się odrywać od tego codziennego świata, chociaż no też nie jest to łatwe, ponieważ dużo imprez odbywa się w weekendy. Więc jeżeli ja nie mam imprezy, to często jest tak, że dzieciaki właśnie, które są w sekcji, którą prowadzi żona, gdzieś śpiewają, w związku z tym no, tego czasu na odpoczynek jest dość mało. Ale zawodowo też gdzieś czas się przenika, prawda? No cały czas współpracuję, jestem w Młodzieżowym Domu Kultury, tam wszelkie nagrania dokonuję też. Także no, mnóstwo czasu spędzamy i zawodowo, i prywatnie. Praktycznie to tylko jak jestem w Domu Kultury, to nie jesteśmy razem. Dobrze, a teraz takie pytanie ode mnie, z ciekawości. Oczekuję szybkiej odpowiedzi. O czym szumią wierzby? O majówce. Bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie. Państwa już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii 3 pytania do. Dziękuję bardzo.